Siema, siema, hejo, słuchajcie, jadę po skuter, skuter enduro na konkurs dla was. Jadę kupić. Puste miejsce, czyli raptusa nie ma, a raptusa też zabieram przy okazji od razu do mechanika. No i rzecz taka, że przestał odpalać Raptor. Tak jak widzieliście na ostatnim filmiku, jeszcze odpalił, a teraz po prostu nie odpala, szczela. Na obroty nie chce wejść, jak mu przygazówkę zrobię, to chce wyrwać silnik, także nie wiem co to. No, ledwo co go wdygaliśmy. Nigdy nie jeździłem skuterem dwusuwowym. Tomek będzie miał okazję przetestować. Ja też będę miał okazję się przejechać i to zaraz, bo lada moment dojeżdżam. No tak wszyscy mówią, skuter, skuter, ale przygodę z motoryzacją od skutera można zacząć bez problemu. Fajna przygoda. Można różne sztuczki też robić. Można palić gumę, można na koło stawiać, można stopi robić, drifty robić. O, nasz skuter robi wszystko, podjazdy, drifty. Musimy jeszcze naszego skutera przetestować na tych naszych górkach. Ostatnio Tomek bardzo mało tam miał, żeby wjechać. No ale po przeróbkach to na pewno to będzie kozak, to wjedzie jak nic. Martwię się o tego Raptora. Mam nadzieję, że remoncik mu nie grozi. Lada moment będę tam u Lamanety. Zapłacę mu kasiorę z YouTube'ów oczywiście, z donate'ów kopertowych. Bo takie też przychodzą. Jazda próbna. Pakuję na pakę. Zawożę do garażu. W sobotę Kuba z Tomkiem wlecą. Tomek przetestuje. Może Kuba sięgnie do tego skutera i może się przejedzie. Ale wiecie co, tak sobie myślę, że dwusów no, powinien być mocniejszy, nie? Zawsze będzie można go lepiej wzmocnić. Gdzie można mu dyfuzor założyć. Taka power bomba, jak pójdzie, to wszystko wymiecie. Michał się załamie, jak odpalę mu Raptora. Ale długo się tym Raptorem to nie nacieszyłem, co? Ledwo co go odebrałem i go z powrotem założę, numer. No już Michał nie może się mnie doczekać pewnie. Jak będę upalał tego skuterka, to przetestuję wam ramkę GoPro z mikrofonem dodatkowym. Niestety, ale te wszystkie mikrofony na motocykl, na tego jacka się nie nadają. Po prostu przy wolnej jeździe to jest jeszcze ok, ale jak występują obroty silnika, to po prostu głos zanika, coś, nie wiem, jakieś dziwne rzeczy się dzieją, po prostu sprzężenie czy coś, po prostu lipa jest. Na trzech różnych mikrofonach próbowałem i za każdym razem jest taka cienizna, że nie ma co tego publikować, ale zobaczymy na tym mikrofonie oryginalnym, tylko skierowanym gdzieś tam na zewnątrz, po prostu do przodu. No, mam całe 150 zł uszykowane na skuter, ale nie myślcie sobie, że Michał by mi sprzedał za 150, żeby nie wiedział, że to jest na kanał i dla widza. Ceny by takiej na pewno nie było. Na pewno by była powyżej 400. On już był wystawiony na OLX-ie, ale Michał po prostu go wycofał. Mnie poinformował, że takie coś jest. Mówię, dobra, bierzemy na projekt. Siema, Michał, słuchaj, problem jest. Jaki? Jaki problem mamy? Kłada, żeś popsuł. No, ale słuchaj, i to jeszcze jak? Wiesz, że nie chce odpalić? Odpalił, no. A potem nie chciał. W ogóle nie chce wejść na obroty, w ogóle gaśnie, ale jak mu przygazówkę zrobisz manetą, no to chce korba bokiem wyleźć. On jak był na boku, nie? To... Nie, był do góry nogami. To chodził? Nie, zgas. No to czyli musi, nie? Może tam się na silniku stać, nie? No ale nie wiem. Zobaczymy, nie? No, ale jest niedobrze. Średnio jest, nie? Średnio. Widzę, że coraz gorzej z tym Raptorem jest. On chyba tu chce zamieszkać. No, ładnie. Ledwo co odebrałem, no, i popatrz, jaka historia. Zobacz ramę, nie trzeba malować, nie?
Jakby było ciągłym pospawane, nie? Widzisz, a tu jest punktowo specjalnie pospawane. Żeby było że ewentualnie, żeby to się zgięło. No właśnie. Żeby to się zgięło. Czyli to mądrze jest zrobione. Tak, a nie, że jest pospawane całym. Tak jest. Bo jakby było całe, to jakbyś miał z kątownika no zrobione, właśnie, nie? Właśnie, punktowo, no. Jest taki, szwy są porobione. No. I to jest ściegiem, ściegiem. Tak, chcesz zobaczyć, jak on odpala? No sam spróbuj, bo nie chcę się wystraszyć. Korba bokiem wyleci i to będzie na mnie? No, na ciebie, na ciebie. W razie czego to go tutaj możesz kluczykiem zgasić, nie? I strzela z góry. Ale to ten, nie? A wiesz dlaczego tak jest? No. Zobacz, patrz. Chodź kumpel. Chodź, ja ci pokażę dlaczego tak jest. No, powiedz mi. Bo tu guma wypadła, jak to ma chodzić? Bez paliwa to nie będzie chodzić, kumpel, zobacz. Patrz. Ajajaj. Ja już chciał korbę wokiem wymieniać. Korbę bokiem, ja cię nie mogę. Michał, uratowałeś mnie znowu. Dobrze, że pan to przez to, że jest... przez to, że po prostu, wiesz, to ona opadła i wypięła. Tak, a tu idzie fit paliwa, no. To wszystko się tu trzyma razem. Tak, po prostu wyciągnęło to, nie? Zobacz. Po problemie mam, tak. Michał. No dobrze, nie? Zrobimy to. Zrobimy tak zwrotnicę. Tu klepnie młotkiem. Ja, bo ona się tak skręciła, nie? No. Wsadzimy drachę, to naprostuję, nie? Ale co, tylko ten bumper czy coś jeszcze? Nie, to się tylko zgięło, nie? To tylko. To też jest tak zrobione. Ale wiesz co, bo tutaj namocowania. To wystarczy, że wiesz co, jak wykręcisz, patrz. To byś wyklepał tylko. To trzeba przesunąć. No. I będzie dobrze. A tu ty na środku zobacz tą ramę, ty. Ona się nie rozeszła? Ty, zobacz tu. To tak było? A to jest tylko od tego. Aha. Tylko wyłącznie od tego. To mogło tak być, nie? Aha, mogło to być. To tylko i wyłącznie od tego nie jest. Nie zauważyłem. Od tych podnóżków, nie? Aha, no dobra. Tylko i wyłącznie, nie? Czyli będzie chodzić. No a co ma nie chodzić, nie? Musi. Bo to przyjechał do pana mechanika, żeby go naprawił, nie? No widzisz, i już po problemie, no. Szkoda mi tylko tej tablicy od Mojry, zobacz co się nie stało, jak się tak się ładnie... Ale się ładnie uformowała teraz, nie? No, to może tak musi być. Tak miało być, może od początku, może źle ją założyłem. Ja. Gdzieś... Słuchaj, Michał, a ja przyjechałem tu do ciebie z kasą w ogóle na ten sprzęt. Na maszynę? Widza. No poczekaj, dam ci kasę. No. Z ręki do ręki. Z ręki do ręki. A wiesz jak to pali, chłopie? O kurwa. Tam kopa dotniesz, on już chodzi, bo akumulator jest, ale ja nie ładowałem, nie? Ale chłopie, tak pyk i on chodzi. Coś ty. No, ci mówię, ty. Michał, tak jak się umawialiśmy? Jasne. Proszę. Dzięki. Dzięki. Ja wziąłem kask, wiesz, żeby przetestować go, mogę? Tylko nie ma tablicy ani niczego, a to nie? Nic, ale to po co mi tablicę? Ja w ogóle nie wiesz, jak go tylko... To jest enduro, nie? No. On kurwa chodzi jak nowy, no, pyki chodzi ty! Ale jaja. Od koparka, nie? No. A kawałek się przyjadę, nie? No jasne, jak chcesz. Tu jest dozownik, czy... Trzeba nie, trzeba mieszać, już rzucony, nie? Kiedyś byłeś zrzucony. A gdzie tu jest zbiornik paliwa? Tu. Pod siedzeniem? Tu. O, no. Ja tam wlałem chyba mu z 1,5 litra. O, no to wystarczy na testy. Chwilę pojeździć, nie? No, lampy działają? Liczby działa? Chiński, nie chiński. Hison Cloud Conversion Racing. No to tak, to będzie enduro. To będzie, no, to jest enduro. 3, 4. O, leciutki. Będzie zadowolony. Patrz, działa kierunek. Pewnie żyje, tylko by trzeba go naładować, nie? Bo on wygląda jak nowy, nie? Ło, jak to fajnie gada! Dzik! To jest dzik! No. Graj buczy! O, sam jedzie! Będzie gleba. Coś czuję, że będzie gleba, Michał. Nie, chyba co? No, chyba ja. Ale nie chcę jechać. Thank you.
jeszcze przejdzie. Trzeba go zmodyfikować. Marcin, widzisz, ty nie możesz tego widzieć, a ja widzę. Masz łodniczkę tutaj ładnie założoną. Ładną, małą. Nie taką luntę, jak miałeś kiedyś. Wszystko działa elegancko. Ale wiesz co, te małe kółka to mnie rozbrajają, nie? Ja nie wiem, to są od skutera koła? No. Chodzi. Czekaj. Marcin, patrz, jak to chodzi. Bajer. No wiem. To wszystko podpięte, nie? No. Nie działa, temperatura oszukuje i paliwo, wiesz? Ale tu chyba trzeba opornikami wyciągać, więc to już tam jest za dużo, wiesz? Ma podobny licznik, tylko nie taki duży zegar. To już jest, wiesz, za duża ta, nie? Oj, sperasza mu tutaj za... On nie, on miał, wiesz, chyba on miał. Ale to gada. No i tak ma wsadzony ten, żeby healer jest wsadzony, nie? No. To pieli się lekko skarżyli. Aha. Jeszcze jest, nie? No. Bo znowu się nie chce wkręcać dobrze. No Marcin. Dobra. Starczy tej zabawy, nie? Pozdrowienia dla Marcina. Spoko, będzie maszyna żyć, nie? Znaczy już żyje generalnie. O. Zostało olej wymienić i filtr i będzie ogarnięta. Pozdrawiamy Marcin. Hejos. Trzymaj się tam. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.